oczka po bokach, to nadaje im, oj, skoczył. Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnej, trzeciej już odsłonie filmów z serii komentowania i reakcji na krótkie filmy, shortsy, TikToki, reelsy, jak zwał, tak zwał, które wy mi podesłaliście. Przez ostatnie 2-3 tygodnie moja skrzynka mailowa, Instagram i Facebook były bombardowane wiadomościami z różnymi linkami do mniej lub bardziej zaskakujących filmów, spośród których wybrałem te najciekawsze. No i często te linki były okraszone waszą prośbą o mój komentarz. Także dzisiaj wychodzę temu naprzeciw. Zaczniemy sobie bardzo lajtowo od skakujących, a potem przejdziemy do naprawdę dziwacznych i osobliwych stworów. I filmy z tymi stworami przesyłaliście mi kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt razy. W końcu pora się do nich odnieść. Zaczynamy. Pierwszy film, tak jak powiedziałem, ze skakunem. Ach, no tak, skakuny. Piękne, urocze i jak na pająki, zatrważająco inteligentne. Ja aktualnie jestem w posiadaniu dwóch sztuk. Tutaj widzicie samczyka, który właśnie sobie wędruje po moim przedramieniu. No skakuny znacie z moich filmów. To są pająki prześwietne w obserwacji, bardzo inteligentne jak na pajęczaki, polegające podczas polowania na wzroku. I to jest też niesamowite, że one jako jedne z naprawdę niewielu pająków, bo nie wiem, chociażby jeszcze rodzina Deinopide też polega na wzroku, ale no faktycznie pająki z rodziny skakunowatych polegają na wzroku, no i one aktywnie tropią swoją ofiarę. Co więcej, niektóre gatunki potrafią rozplanować całą taktykę polowania. Więc no ogólnie pajączki są przesłodkie, tutaj ten samiec... Oho, on będzie robił to samo, co tamten na filmie, widzicie to? No właśnie dlatego ja je uwielbiam. No tak... To jest po prostu tak niesamowity spektakl. Jeszcze przez to, że one w ogóle mają taki wygląd, no taki, nie wiem, ludzki w cudzysłowie nazwijmy to. Czyli, że mają parę dużych oczu z przodu i mniejsze oczka po bokach. To nadaje im, oj, skoczył. To nadaje im przeuroczego wyglądu. Oczywiście pająki z rodziny skakunowatych dały też początek pajączkowi. Ups. Pająki z rodziny skakunowatych są bardzo pomocne dla ludzi z arachnofobią, ponieważ na ich podstawie powstała animacja o nazwie Pajączek Lukas. I Pajączek Lukas jest właśnie dedykowany osobom, które boją się pająków, no i dzięki temu mogą pozbyć się albo chociaż ograniczyć tę swoją fobię. Same pająki, tak jak mówiłem, świetne w obserwacji, aktywnie polują i to jest też niezły spektakl, jak one skaczą na swoją ofiarę, no bo nazwa skakuny nie wzięła się znikąd, tak? One faktycznie na tę swoją ofiarę skaczą. Ten sam jest, to jest w ogóle taki tancerz, że no niesamowita sprawa. Może skoczy. O właśnie. Właśnie tak skaczą. No i to jest, wiecie, to jest po prostu coś genialnego. Ops. Pora na drugi film. Auć. Au, 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 au. Tak, to jest dosyć taki mocny, powiedzmy, materiał, który pokazuje, jak wygląda ugryzienie ptasznika. W tym wypadku jest to Psalmopeus cambridgei, czyli ptasznik trynidacki, o ile mnie pamięć nie myli. Ja mam tutaj dorosłą samicę w tamtym terrarium, natomiast ona jest skitrana od jakichś 2 miesięcy i w ogóle nie wychodzi do mnie. Ma focha. I ten film pojawił się w sieci dość dawno temu, natomiast ja chciałem tutaj zaznaczyć to, że jestem troszkę zdziwiony tym filmem, ponieważ zawsze miałem takie wyobrażenie, że te helicery, czyli pazury jadowe ptaszników, one będą wchodzić w skórę jak w masło. A tu się okazuje, że ludzka skóra wcale nie jest taka prosta do przebicia i nawet jeżeli pająk ma dużo siły i te helicery oczywiście są ostre jak igły, no to taki pająk może mieć problem z przebiciem się. Chociaż koniec końców podejrzewam, że większość dużych pająków no nie miałaby problemu, żeby przebić się przez takie delikatniejsze partie skóry. W każdym razie dobry materiał, warto wiedzieć, czym się kończy wsadzanie łap do ptaszników, w zasadzie czym się może skończyć, tak? No bo jednak Psalmopeus cambridgei to nie jest taki pajączek typu pluszak, typu naziemny, typu coś. To są pająki nadrzewne, szybkie, czasami impulsywne, więc lepiej po prostu tam łap nie pchać. Dalej. Ach, tak. Te filmy są bardzo popularne, bardzo wiralowe i one przedstawiają pająki z rodzaju Sicarius. Pająki z rodzaju Sicarius niestety w Polsce są nielegalne w hodowli, tak bez żadnych zezwoleń. One są potężnie jadowite, ten jad jest bardzo, bardzo silny i bardzo silnie działa na człowieka, więc zostały one wpisane na listę zwierząt niebezpiecznych. Tak samo jak na przykład ptasznik australijski, tak, ten ptasznik australijski, czyli Atrax robustus, tak samo jak pająki z rodzaju Phoneutria, czyli wałęsaki brazylijskie, tak samo właśnie Sicariusy są niedostępne w hodowli, także ja tutaj no nie mam jakich nagrać. Może kiedyś na jakiejś wycieczce do Czech, gdzie wszystko jest legalne, uda się nagrać na żywo ten spektakl zakopywania się, bo one są faktycznie niesamowite. One tak naprawdę robią,
i jeżeli mają piaszczyste podłoże, to wykopują norkę na ciało, a potem się zakrywają tym piaskiem. Są też bardzo szybkie, jak widzieliście, atak jest błyskawiczny, no i ze względu na siłę jadu ofiara praktycznie nie ma szans. A co to za buźka? Jaka urocza. I ta dupka w ogóle. Okej, tutaj potrzebuję rekwizytu. To, co przed chwilą widzieliście, to jest zbliżenie głowy pszczoły. Takiej dużej pszczoły z rodzaju ksylokopa najpewniej. One są bardzo popularne pod angielską nazwą carpenter bees, czyli pszczoły cieśle. No i ja tutaj mam przykład takiej pszczółki. To jest pszczoła z rodzaju ksylokopa, bodajże ksylokopa estuans, która jest spreparowana. Ona pochodzi z Indonezji. I w Polsce rzadko, bo rzadko, ale również możemy spotkać, to jest ta tak zwana duża czarna pszczoła. Jest to ksylokopa violacea, o ile mnie pamięć nie myli. Musiałbym sprawdzić, ile gatunków mamy w Polsce możliwych do spotkania. W każdym razie pszczółki z rodzaju ksylokopa są bardzo, bardzo spokojnymi pszczołami. Jak sami widzieliście, to co ten gość trzyma, to jest samica. A jak wiemy z poprzednich filmów, samice żądłówek, czyli między innymi pszczół, mają żądła. No to dlaczego ona go nie użądliła? Ano, widać, nie czuła się zagrożona. Serio, te pszczółki są bardzo przyjaźnie, powiedzmy, nastawione. Oczywiście jakby się ją mocniej ścisnęło, no to taka pszczółka użądli i to nie będzie przyjemne. Ale tak poza tym są ładne, miłe, puchate i nie robią nikomu krzywdy. Są oczywiście zapylaczami i w Polsce ze względu, że robi się coraz cieplej, no to oczywiście te pszczoły z rodzaju ksylokopa, czyli zadrzechnie po polsku, się zaczynają pojawiać. No i to jest bardzo fajny znak. Na południu Europy one są bardzo pospolite. No spójrzcie tylko, no przecież to jest takie urocze. Oj tak. Ten film podesłano mi tyle razy i naprawdę już tyle razy usłyszałem pytanie, ej, czy to jest prawdziwe? No to odpowiadam, nie, to nie jest prawdziwe. Tak jak macie na przykład przejażdżkę po Puszczy Białowieskiej taką starą kolejką, no to to jest taka atrakcja turystyczna, która zapewne została wykonana w celu, nie wiem, wywołania przerażenia na twarzach obserwujących. I ten pająk, który jest tam na drzewie, jest oczywiście sztuczny. Jest to albo rzeźba, albo jakaś forma. No nie ma takich dużych pająków, tak? Poza tym on się nie rusza, jest w nienaturalnej pozycji. Natomiast faktycznie dla niektórych może to być przerażające, bo z tego co wiem, jak ktoś ma arachnofobię, czy w ogóle no, nawet nie arachnofobię, ale po prostu boi się pająków, to nawet takie nieżywe, martwe, nieprawdziwe stwory wydają się czymś strasznym. Także to jest nieprawdziwe, nie? To chill. Hello everyone. So right here is a pretty momentous moment for me. This is a Goliath regius cell. Ten film chciałem wam pokazać. W zasadzie po to, żebyście zobaczyli, jak wygląda proces narodzin, nazwijmy to, chrząszczy Goliaty. No bo chrząszcze Goliaty, zresztą ja wam pokażę. Chrząszcze Goliaty oczywiście możecie kojarzyć z moich filmów. Tutaj jest jeden samczyk, ostatni, który mi się ostał. Przepiękny Goliatus Goliatus. No i jest taki troszkę... On się lubi denerwować. To, co przedstawia ten film, to jest proces, tak jak powiedziałem, w cudzysłowie narodzin tych chrząszczy. To znaczy, jako że chrząszcze przechodzą przeobrażenie zupełne, co to znaczy? Oznacza to, że jest jajko, jest larwa, czyli pędrak, jest poczwarka i jest potem imago. Takie imago, to jest imago, czyli chrząszcz owad dorosły. Jako że taka larwa, która żeruje w próchnie, czy no po prostu pod ziemią, ona jest bardzo, bardzo delikatna. I kiedy następuje już ten moment, że ona jest najedzona, już przeszła wszystkie trzy wylinki, bo larwy Goliatów mają bodajże, o ile pamiętam, trzy wylinki, no to wtedy ona stwierdza, dobra, zamieniamy się w poczwarkę i z poczwarki po jakimś czasie, po tam kilkunastu miesiącach wyjdzie taki oto chrząszcz. Ale żeby w tę poczwarkę się zamienić, ona potrzebuje na to miejsce. Więc taka larwa tworzy, chyba ze śliny i otaczającej ją gleby, coś a la komorę. I ta komora w tym wypadku będzie zwana kokolitem. Taki kokolit jest bardzo twardy, jest bardzo trudny dla chrząszcza do przebicia, oczywiście one się przebijają, natomiast dlaczego ten gość robi to ręcznie? Z kilku powodów. Po pierwsze, żeby nie męczyć chrząszcza, bo chrząszcz też będzie potrzebował zużyć sporo energii na to, żeby taki kokolit przebić. A po drugie, jeżeli chrząszcz taki kokolit przebije, to on się cały porysuje. Niestety u Goliatów jest tak, że jako, że to są chrząszcze, nazwijmy to kolekcjonerskie, to wymagane jest, żeby one były w jak najlepszym stanie i żeby one były nieporysowane, takie praktycznie idealne jakby to, że... No a jak taki chrząszcz się porysuje, no to już nie jest idealny, więc dlatego też on robi to ręcznie. W każdym razie bardzo ciekawy proces. I tutaj można zobaczyć, jakiej wielkości jest mniej więcej ten kokolit, z którego wychodzi, przypominam, jeden chrząszcz. A to są najcięższe chrząszcze świata. Masakra po prostu, one są tak wielkie. No i latają.
Następnie. To jest, wydaje mi się, dosyć mocny film, który ukazuje oczywiście Kleszcza. O Kleszczach powstał cały poprzedni materiał. Z tego co widzę, tak strzelam, że jest to Kleszcz z rodzaju Dermacentor, ale to jest tylko i wyłącznie strzał, jako że nawet nie wiem, gdzie ten Kleszcz został złapany, ale przypomina po prostu nasze z rodzaju Dermacentor. I jest to, z tego co widzę, samiec. I tutaj warto by było dać małe sprostowanie. W zeszłym materiale powiedziałem, że kleszcze, które są samcami, takie jak właśnie ten na tym krótkim filmie, one krwi nie pobierają. I jest to bzdura, ja was okłamałem. Bezczelnie. A krzyś sorry, niechcący. Samce kleszcze oczywiście również krew pobierają, z tym, że one potrzebują jej dużo, dużo mniej niż samice. I w zasadzie, jeżeli taki kleszcz się uczepi jakiegoś zwierzęcia czy człowieka, to jego głównym zamiarem, poza lekkim napiciem się krwi, jest znalezienie partnerki. A seks u kleszczy wygląda tak, jakby jeden kleszcz był wbity w drugiego kleszcza. Film ten jest, podejrzewam, robiony pod wyświetlenia, no bo jednak gość nagrał, jak ma kleszcza w gębie. No to jaki inny cel mógłby mieć ten film? Z drugiej jednak strony, nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś znalazł kleszcza w ustach. Serio, kleszcze są na tyle wredne, na tyle nieprzewidywalne, one potrafią się wbić w takich miejscach, w których w życiu nie spodziewalibyśmy się ich obecności. Kolejny materiał, to jest mocne. Słuchajcie, to wysłaliście mi naprawdę masę razy i masę razy dostałem pytanie, czy to jest prawdziwe, czy takie coś występuje na świecie. Tak! Takie coś występuje na świecie i ten konkretnie okaz, ten taki duży, bo jeszcze tutaj wam pokażę inny, ten konkretnie okaz został znaleziony prawdopodobnie w południowo-wschodniej Azji ze względu na to, że tam ten gatunek występuje. Co to jest? To jest... jakby to wam powiedzieć, to jest w zasadzie owad wielkoskrzydły. Tak nazywa się rząd owadów, wielkoskrzydłe, czyli megaloptera. W Polsce mamy ich odpowiedniki, z tym, że dużo mniejsze i które nie posiadają takich dużych szczęk. Świetnym przykładem jest chociażby żylenica. To są owady ogólnie związane z wodą bardzo mocno, więc najczęściej nad rzekami, nad zbiornikami stojącymi można je spotkać. I te owady też są związane z wodą i te owady występują praktycznie na większości świata. Można je spotkać w Ameryce Północnej, można je spotkać w Azji, można je spotkać na Bliskim Wschodzie i jeszcze w wielu, wielu, wielu innych miejscach. A ten konkretnie okaz należy do rodzaju Acantha corydalis. I tak, to coś naprawdę istnieje, naprawdę chodzi po naszym globie. Co więcej, to lata. No, skoro nazwa całego rzędu to wielkoskrzydłe, to oczywiste jest, że ona ma wielkie skrzydła, potrafi latać, a ze względu na silną fototaksję, one często przylatują do światła, tym samym latują ludziom do domów. Ale spokojnie, nie ma się czego bać. Po pierwsze, w Polsce takie owady nie występują, znaczy takie z tymi wielkimi szczękami. Po drugie, te wielkie szczęki są trochę na pozór, troszkę do obrony, ale generalnie chyba do przytrzymywania samic. Natomiast one nie są mięsożerne. One nie służą im do polowania, nie wiem, na myszy, na króliki, na inne zwierzęta. Te kleszcze, mimo że wyglądają strasznie, nie zrobią człowiekowi większej krzywdy, a same owady są roślinożerne. Chyba one się żywią, o ile pamiętam, sokiem z drzew, także tutaj nie ma absolutnie czego się bać. No, ale fakt, wyglądają przerażająco. I tutaj ciekawostka, ten gatunek, czyli Acantha corydalis fruxtoferi, bo tak brzmi jego pełna nazwa naukowa, on jest rekordzistą w księdze rekordów Guinnessa pod względem największej rozpiętości skrzydeł, która tam wynosi ponad 21 cm, jeśli chodzi o owady, których rozwój odbywa się częściowo w wodzie. Także no, gigant, ogromny, była kiedyś opcja zdobycia takiego osobnika preparowanego, ale on kosztował tam ponad 1000 zł, to ja sobie odpuściłem to. Natomiast jak będzie okazja, może troszkę tak to kupię i pokażę wam, jakie to jest wielkie. Przechodzimy do ostatniego filmu, a tym samym tego, który dostałem od was najwięcej razy. Oj tak, to jest to. Masakra, słuchajcie. No dobrze, w końcu myślę, pora rozwiać wątpliwości, bo wielu z was również pytało się mnie, co to w ogóle jest i czy takie coś istnieje naprawdę. Tak, takie coś znowu po raz kolejny istnieje naprawdę. Jest to nic innego jak solfuga. Solfugi również znacie z mojego kanału, pokazywałem wam kiedyś piękną, dużą solfugę, bodajże z rodzaju Galeodes, która niestety nie użyła u mnie długo. Solfugi są bardzo ciężkie w utrzymaniu i ja nie podołałem, przyznam się szczerze. Bardziej znane jako pająki wielbłądzie, a szczególnie po angielsku, czyli camel spiders, no to jest nazwa ogólnie rozpoznawalna. I problem tutaj jest taki, że solfugi, jako zwierzątka pustynne lub półpustynne, głównie kojarzą się z taką właśnie kolorystyką, pustynną lub półpustynną, czyli mamy tutaj żółcie, mamy tutaj ochrę, mamy tutaj różne takie odcienie, mniej lub bardziej kojarzące się z kolorem piachu, a ten osobnik jest cały czarny jak smoła. I to jest jego naturalne ubarwienie, natomiast ma absolutnie wszystkie cechy, które definiują to stworzonko jako solfugę, czyli ma takie dziwne, jakby miękkie segmenty,
zdentowane ciałko, ma cztery pary odnóżek rocznych, ma parę nogogłaszczek, które są zakończone takimi lepkimi końcówkami, które pomagają jej w chwytaniu ofiary i te nogogłaszczki też służą trochę jako organy czuciowe, mają dużo włosków. Ma parę przeogromnych, bardzo silnych, uzbrojonych w zęby szczękoczułków, które są ustawione pionowo i które działają tak, one po prostu tną jak piła. Mały plusik takiej selfugi, nie jest jadowita, więc jak ugryzie, to nie ma tragedii, póki nie przegryzie skóry, bo jak przegryzie skórę, to może być kiepsko ze względu na to, że na tych szczękoczułkach ona ma od cholery mikrobów. Solfugi są strasznymi flejtuchami, one się wybabrają w swojej ofierze, po prostu, no wiecie, rozmemłają ją, zjedzą, nie wyczyszczą się, no i tak zostaną. Więc niestety na tych szczękoczułkach roi się od bakterii, od innych niefajnych, dziwnych rzeczy. Ugryzienie przez nią jest na pewno bardzo nieprzyjemne, ponieważ te szczękoczułki są silne, no a jak przegryzą skórę, to po prostu ta rana będzie się jeszcze babrać. Także naprawdę nie polecam, nic przyjemnego. Swoją drogą te takie duże, wałkowate solfugi są nazywane potocznie w handlu Giant Black Camel Spiders. Ta-da. No i to by było na tyle, moi drodzy. Dajcie oczywiście znać, jak wam się podobało w komentarzach i jeżeli macie inne ciekawe filmy, warte skomentowania, które chcielibyście, żebym wrzucił do następnej porcji materiałów, do następnego filmu, no to wiadomo, podsyłajcie na Instagrama, na Gmaila, na Facebooka i będziemy robić kolejne materiały z tej serii. Ja tymczasem się z wami żegnam, życzę wam miłego dzionka i hej!